Czerwiec to bardzo ciepły miesiąc, a złote karasie bardzo lubią ciepło. Praktycznie nie łowi się karasi zimą, późną jesienią czy wczesną wiosną, natomiast dobre brania zaczynają się w maju, a w czerwcu nastaje czas brań najlepszych, który to czas potrwa praktycznie aż do września. Dotyczy to oczywiście złotych karasi. Srebrne karasie, które są gatunkiem obcym, gatunkiem inwazyjnym, potrafią brać praktycznie przez cały rok, zwłaszcza w zbiornikach, gdzie jest ich za dużo. Wróćmy jednak do naszych rodzimych złotek. Aby połączyć teorię z praktyką, postanowiliśmy spróbować naszych sił w łowieniu właśnie złotych karasi. Podstawowym warunkiem złowienia złotego karasia jest łowisko, w którym ryba ta występuje, a my takie łowisko znamy. Zbiornik Wyspa w Pawłowicach znany jest ze złotych karasi, więc wybór wydał się prosty. Dodatkowo pierwsze dni czerwca tego roku są wyjątkowo ciepłe i słoneczne, co powinno dodatkowo zwiększyć nasze szanse na złowienie jednej z najpiękniejszych polskich ryb. Wbrew przekonaniom, że wędkarstwo to hobby dla samotników, najlepsze efekty osiąga się łowiąc w grupie. Kilka osób może sprawdzić dużo więcej opcji i spróbować więcej rzeczy i jeśli ze sobą dobrze współpracują, potrafią osiągnąć naprawdę wiele. My na szczęście mamy taką drużynę, tym razem wybraliśmy się we czterech, trzech z nas łowiło odległościówkami, a Tomek tyczką. Zacznijmy jednak od zanęty, która w wędkarstwie spławikowym ma znaczenie kluczowe. Witam Państwa bardzo serdecznie, dzisiaj z Pawłowic. Jesteśmy na zbiorniku Wyspa w Pawłowicach razem z Maciejem Górskim, razem z Mikołajem Dudkiem i Tomkiem Węcławiakiem w czwórkę przyjechaliśmy połowić. Jest to łowisko zarybione karpiem, karasiem, jest też fajny lin i te ryby będziemy próbować łowić. Z Maciejem pokażemy w dwójkę, jak łowić na takich zbiornikach odległościówką, to znaczy jak przygotować sprzęt, bo czy będziemy łowić, to się dopiero okaże krok po kroku. Ponieważ jest to płytka woda z mulistym dnem, damy zanętę, która będzie się unosić, w związku z tym namaczam zanętę tuż przed łowieniem, dosłownie godzinę przed łowieniem ta zanęta ma się unosić do góry. Pomimo, że są tu karpie i karasie, jest na tyle ciepło, że postanowiłem wziąć zanętę typowo leszczową, ale słodką i treściwą. To jest zanęta Bremer 3000 Sensasa i ją będę właśnie w tej chwili namaczał. Bardzo mocno pachnąca piernikiem zanęta. I żeby namoczyć kilogram zanęty, tyle zanęty więcej nie będę używał, damy około pół litra wody, zamieszamy. W tej chwili zrobiła trochę błotnista, ale jak ją dobrze wymieszam, ona wchłonie tą wodę i za 10 minut, kiedy będziemy ją domaczać i przecierać, będzie już gotowa do łowienia. Nie będzie takich grudek, tylko ona będzie ładnie sypka. Spójrzcie, tu są takie czerwone kawałki, trochę jakichś konopi, troszeczkę jakichś innych ziaren. No i pachnie niesamowicie piernikiem, aż chciałoby się ją zjeść. To jest jedna z takich bardziej aromatycznych zanęt Sensasa. W związku z tym, jeżeli nawet wpadnie to wszystko w ten muł, który jest tutaj na dnie, to te ryby będą czuły, że tam coś się znajduje i na pewno w tym miejscu będą pokarmu poszukiwać, a o to nam właśnie chodzi. Jeżeli chodzi o ziemię, odpuściłem sobie dzisiaj wszelkie gliny i mam 100% ziemię torfową, bardzo drobno przysianą. Spójrzcie, ona jest dosłownie jak taki pyłek. Przetarłem wczoraj w nocy, jak nie ja. Zazwyczaj robię to nad wodą albo używam wiertarki, żeby było łatwiej, żeby było szybciej. Nie. Wczoraj się przyłożyłem i zrobiłem taki pyłek. Oczywiście ziemię torfową łączymy z zanętą już mokrą, namoczoną. Także teraz musimy chwilę poczekać. Zanęta dojdzie, przetrzemy, połączymy i będziemy strzelać. Jesteśmy na stanowisku u Macieja. Maciej pokazuje, jak robi zanętę. Proszę bardzo. To jest moja zanęta na dzisiaj. Karasio Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Dwa kilo będzie na bogato. Będzie rzeczywiście bardzo na bogato. Ostatnio na Baranowie, jak żeś sypał na bogato, wszystkie brały leszcze. Tylko nie mi. Nie, no wiadomo, że cała zanęta nie pójdzie, no to nie sposób po prostu na to. Na 2 kilo ile wody? No myślę, że tam około 0,75, koło litra na początku. To będzie rzeczywiście przemoczone pewnie na początku. I tak samo jak ja na lekko, ma trochę fruwać. I dlatego też na łowisku to przygotowujemy na świeżo. Też ma bardzo intensywny zapach. To chyba jakaś wanilia. Ok, tak to się prezentuje na ten moment. Jest to w tej chwili troszkę przemoczone, ale wiadomo, że to wchłonie jeszcze wodę. Też takie żółte jakieś kawałki. Tak, jakieś ja mam czerwone, ty masz żółte. Jakieś ziarenka tutaj widoczne. Także cena okay. Prezentuje się całkiem dobrze. Ziemia? Ziemia torfowa. Jest lekka, jest odrobinę dowilżona. Tak to po prostu wygląda. Aha. Kret płakał, jak Maciej mu zabierał. Bardzo, bardzo płakał. Okay. To będzie ilości potężne, jak to Maciej. Oczywiście. Trzeba ryby nakarmić przecież. Trzeba ryby nakarmić, zobaczymy, czy moja poznańska oszczędnościowa metoda będzie lepsza, czy Maciej jako mieszkaniec Borówca na grubo. Wiadomo. Minęło dobre 10 minut, ta zanęta stała się sucha w związku z tym, ale już teraz dosłownie po kropelce, żeby tego nie przemoczyć, to też nie może być zbyt mokre. Ja myślę, że tak jest ok. Jak z tej zanęty idzie ulepić kulkę, to ona jest dobra. Test spada, kulka się nie rozbija. A trochę przetrzemy przy sito, gdzieś tu miałem sito. Jedno wiadro. I jedziemy z tym światem. Mamy gotowe i teraz trzeba ustalić jakąś proporcję, którą będziemy łowić. Damy może litr zanęty, to mniej więcej jest tyle i na to damy 3 litry ziemi. O. Tak to wygląda. Kiedy to wymieszamy, to będzie takie fajne czarne. O. To jest na tyle miałkie, na tyle fajne, że bardzo dobrze z tego idzie ulepić kulkę. Tu jeszcze bez robaków, zaraz będziemy dodawać robaki, ale ta kulka jest stosunkowo mocna, także spokojnie wyszalona z procy doleci na te 30 metrów, na które będę dzisiaj łowił. Okay. Minęło kilkanaście minut, zanęta jest już prawie sucha, czyli doszła sobie. W związku z tym troszkę muszę ją domoczyć. Rozumiem, że nie będzie przetarta przez sito. Oczywiście, że nie. Grube kawały na grube ryby? Są grube ryby. Mam nadzieję, że nie będzie im to przeszkadzało. Zobaczymy, jak będzie tak naprawdę. Okay. Zapach intensywny, czuć, że ta zanęta tak, fajnie, zanęta jest rzeczywiście bardzo aromatyczna. Na pewno nie tak ładnie jak moja, ale wiadomo. O, myślę, że zdecydowanie lepiej. Okay. Zobaczymy, co z tego będzie. Proporcja? Myślę, że 1:2 albo 1:3. Właśnie się tak zastanawiam. Ty masz 1:3, ja zrobię 1:2. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. Będzie na bogato. To mówiłeś, że tak dużo zanęty przygotowałem. Postaram się nie dać trochę. Jeszcze można do tego wyjrzeć. Ile na początek strzelisz? Tylko to, czy...? Tak, tylko to. Myślę, że to powinno wystarczyć. Są jakieś... Rozumiem, że tradycyjnie nie będziesz strzelał, tylko na barbarzyńce rzucisz ręką. Oczywiście, że rzucę ręką. Specjalnie ustawiłem sobie odległość taką, gdzie jeszcze udaje mi się to wstrzelić w miarę dokładnie. I takimi będziesz rzucał? Tak. Do tego dojdą jeszcze robaczki, oczywiście, które zaraz przygotuję. Robaczki tradycyjnie na sitku. To jest chyba najszybsze przygotowanie robaków. Jak któryś się tam będzie ruszał, to też mi to nie będzie przeszkadzało. Tak to mniej więcej wygląda. W kilka minut gotowe. Dam odrobinę jokersa. Bez kukurydzki? Kurczę, namawiasz mnie na tą kukurydzę. Myślisz, że aż tak duże ryby tutaj... Żadne wypadki nie namawiam. Może masz rację, że kilka kulek powinno być, niż kukurydzę. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Przygotowałem sobie z tej mieszanki, którą pokazałem, 23 albo 24 kule. One są odmierzone kubkiem, w związku z tym są równe, żeby jak najcelniej je strzelić. Będziemy strzelać na 30 metrów. Mam taką starą proczę Drenana z bardzo grubymi gumami. Także obojętnie gdzie chcę, pewnie ten staw bym też potrafił przestrzelić. Natomiast na krótszy dystans po prostu będę ją mniej naciągał i postaram się zrobić to najprecyzyjniej jak tylko idzie. Najtrudniejsza jest zawsze pierwsza kula, żeby nią wcelować, a potem dalej bliżej to już się jakoś zrobi. Rzeczywiście prawie na drugi brzeg. Prawie skoszony spławik. Ostatnia. Gotowe. W miarę celnie te pierwsze dwie czy trzy troszeczkę odfrunęły za daleko, ale to nieprzestrzelana ręka, nieprzestrzelana proca. Myślę, że w miarę precyzyjnie zanęcone, w związku z tym za chwilę spróbujemy złowić jakąś rybę. Tak prezentują się moje kule. Nie odmierzałem ich kubkiem, także każda troszkę inna. Mam nadzieję, że to w miarę celnie wrzucę. pewnie pierwsze 2-3 wyjdą nie tak, jakby się chciało, ale Całkiem. Tak, granice błędu. W dużych granicach błędu. Oj tak. Można rzec, że taktyka jest taka, że duże pole nęcenia na dużą ławicę ryb. Rzekłbym nawet, że na bardzo dużą. Śmiej się, śmiej. Zobaczymy, jak będzie. Kule wrzucone, zaczynamy. No chyba mamy lina, tak? Albo złoty karaj. Karaj złoty. Piękny złoty karaś. Maciej ma co prawda już 2. Ja na razie miałem 3 płotki i tego ładnego karasia. Śliczna rybka. Teraz. Długo wyczekana druga ryba. Jest pełne słońce, gorąco i one autentycznie nie chcą brać. Szaleństwa nie ma, srebrny karaś. Maciej ma rybę, a dzisiaj jest to prawdziwe wydarzenie. Ładny srebrny karaś, złoty karaś, o złoty. Proszę bardzo, jaki ładny. Oczywiście karaś nie macie. Wiadomo. Mamy akt kapitulacji. Przy wyniku 4 karasie do 4 karasi. I teraz jest akt desperacji. Akt desperacji. Mamy takie miejsce w cieniu, tam była pełna lampa. Na drugiej stronie jest wyspa, fruwają kaczki. I nasza ostatnia szansa, będziemy próbować już teraz nie w formie rywalizacji, a wspólnie złowić cokolwiek spod wyspy. Maciej właśnie robi pierwszy zarzut. Jest sukces, nie zaczepił wyspy, bo zaraz by ją przyciągnął do brzegu. Ja myślę, że jeszcze kawałek. Takie miejsca zawsze są fajne. Pod wyspą karpie, karasie i inne tego typu rzeczy. Zresztą od tej wyspy to jezioro ma nazwę, bo to jezioro się nazywa Wyspa. Uwaga, Maciej rzuca. Zbyt asekuracyjnie chyba. Rozrzut Maja Górski, moździerz, raz tu, ale dobrze, gdzieś tam jest zarzucone. Jaki grunt? Mniej więcej metr. Metr z drobnym haczykiem. Metr z drobnym haczykiem, no okej. Nęcimy? Ale jeszcze troszkę bliżej spróbuję. Będzie. O, i tak jest idealnie. Żeby nie złapać wyspy, zawsze trzeba zaklipsować żyłkę. Dokładnie tak. O, właśnie. Maciej ma tutaj ładnie zaklipsowane. Trzeba będzie zamęcić i teraz ruskie metody Macieja zastąpimy profesjonalnym natowskim sprzętem, że chociaż nęcenie było w miarę celne. Także przygotujemy kulki i strzelać będę ja. To nic nie zmienia. Akurat ktoś tam jeszcze bierze. Tak, jest branie? Było tak. To może nie będziemy nęcić. Wszystko zepsujemy. O, kilka kulek będziemy widzieć. Co jest grane? Może te ryby siedzą tutaj? Przecież prawdę powiedziawszy, Tomek nas zniszczył dzisiaj tą tyczką. Tak? Na tyczce zdecydowanie lepiej te ryby brały. No tak, to prawda. Brań dużo więcej. Prawdopodobnie ta data dla niego od dzisiaj będzie ważniejsza niż jego data urodzin. Mamy to, siadamy na wiadro i będziemy strzelać. To nosi się dobrze, już mamy tutaj miejscowego kibica. No, rozumiem, że to gdzieś w okolicach wyspy. Centralnie w Parygu topiony. Oj. No. Teraz go nie widać, to znaczy, że coś nam chyba... Widać, tak się... Chyba coś nam tutaj wzięło, o dziwo. Zatopiłem w Pawik kulą. Polskiej armii Hajmalsy. Kupią ode mnie proszę. Po tak precyzyjnym nęceniu nie było innej możliwości. Pierwszy rzut i jest leszcz. Proszę bardzo. Niesamowite. No mały, nie? No mały, mały. No mamy leszcza. O. Wiecie, jak duże znaczenie ma to, w jakim miejscu się łowi. O, proszę. Maciej z leszczem albo leś z Maciejem. Na jednego białego robaka nie trzeba było decydować. Pokaż mi tylko tą rybę. O, proszę bardzo. Jeden biały robak. złów i wypuść, pach, odpłynął, no i czekamy na następną. Czyżby pierwszy karaś spod wyspy? Coś tutaj wzięło. Jest. I proszę, na białego robaszka, bez wybrzydzania. I wraca. Niestety wycieczka nie przyniosła pożądanych efektów, zaledwie jeden karaś i to jeszcze srebrny. Wracamy zatem na wcześniej wyznaczone pozycje. Maciej próbuje łowić jeszcze troszeczkę bliżej i rzeczywiście tych ryb miał więcej. Łowi jeszcze kilkanaście pięknych, złotych karasi. Tymczasem Tomek nadal łowi ryby styczki i tak jest już praktycznie do samego końca. W jego siatce wylądowało kilkadziesiąt złotych karasi, które były niezbyt miłym kontrastem do zawartości naszych siatek, niestety. Co prawda Maciej miał zdecydowanie więcej niż ja, jednak mimo wszystko nawet nie 1/5 z tego, co Tomek. Największą przewagą Tomka był lekki zestaw i precyzja łowienia. Ryby wciągały spławik o gramaturze 0,75 grama bez jakichkolwiek oporów, prawie nigdy nie wypluwając z przynęty. Całkiem inaczej niż nasze ciężkie 8-12 gramowe waglery, których nie chciały wciągać wcale, gdyż wyczuwały ich wagę. Podchodziły do przynęty kilka razy i nie chciały jej połykać. Dodatkowo tego dnia ryby były zdecydowanie bliżej brzegu, na co wskazywała również zmiana Macieja. Po tym, kiedy skrócił się, kiedy zaczął łowić blisko, choć też odległościówką miał tych brań dużo, dużo więcej, a środek stawu praktycznie przez cały dzień był martwy. Tam nie było widać aktywności jakichkolwiek ryb. Jeśli więc zestaw miał aż tak wielkie znaczenie, na koniec pokażemy nasze zestawy. Tomek dzisiaj wyjątkowo zdemolował wszystkich, sam na tyczkę złowił więcej niż my w trójkę na odległościówki. Więc pokażemy Wam, na jaki zestaw łowił. Zacznijmy od haczyka. Pokaż, jaki masz haczyk. Powiedz, bo tutaj... Haczyk Milo T132, rozmiar 12. Połóż na ręce, żebyśmy widzieli, jaki jest kształt. Dołożenie wszelkich starań, żeby było to widoczne. Ok. Dobra. I dalej mamy? Śruciny klasycznie. Jaki długi przypon? Przypon 20 cm. I dalej śruciny. Pierwsza jest śrucina numer... To jest 10, czy? 10. Mhm. Dalej mamy odległość. 20. Mamy następną śrucinę. I 15. I 15 jest... wianuszek, czyli obciążenie główne. Żyłka jaką masz grubą? Żyłka 0,12. 0,12. I spławik. To jest Capri. Craluzo Capri. Rozmiar? 0,75, nie? 0,75 grama. Choć dzisiaj odległościówka nie była super skuteczną metodą. Była rzeczywiście najlepsza. Tomek na tyczkę złał nas solidnie. Tak, złowił rzeczywiście dużo więcej, także będziemy mu gratulowali za chwilę, ale... Jak powinien wyglądać zestaw na karasia? To, tak, po zestawie. Mamy tak, 30 cm przypon, stosunkowo nieduży haczyk, kolejny pętlik, śruciny sygnalizacyjne, obciążenie. Tutaj mamy około 20-30% ciężaru zestawu. Następnie mam śrucinkę i stoper, o który ten spławik się tutaj odbija. Następnie mam koralik i tutaj mam stoper żyłkowy. Tutaj jakieś tam zanieczyszczenia złapał. Jaki to spawik? Spawik jest Craluzo 12-gramowy. Wolfram Match. Dokładnie tak. Niestety nie był to dla mnie najbardziej udany dzień. Sam złowiłem zaledwie jednego złotego karasia, podobnie jak Mikołaj. Za to Tomek i Maciej złowili tyle złotych karasi, że naprawdę w życiu nie widziałem tej ryby aż w takiej ilości. Łowisko udane, wypadł również. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania naszego kanału. Już niebawem na pewno coś nowego. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Możecie zrobić to tutaj i teraz, klikając w kółko z moim zdjęciem w prawym górnym rogu. Klikając w kwadratowe zdjęcie w prawym dolnym rogu przejdziecie do naszego sklepu internetowego leszcz.eu. Zakupy w naszym sklepie są najlepszą formą wsparcia naszego kanału, za co z góry dziękuję.